Gaszenie pożarów jest ważne. Doświadczyliśmy tego w tym roku wielokrotnie, gdzie musieliśmy gasić pożary, choć również w branży ogrodniczej. Dlatego na konferencji Core Team 17 stycznia w Kielcach będziemy mówić bardziej o pewnej wizji, strategii, koncepcie działania w dłuższej perspektywie. Jeszcze 2 lata temu mieliśmy bardzo ostre kłótnie, debaty na różnych konferencjach, również z politykami, liderami naszej branży, czy zrównoważony rozwój to jest jakaś fanaberia polityków z Brukseli, czy coś, co nas wszystkich dotyka, spotyka i daje szansę do rozwoju biznesu ogrodniczego. To, o czym będziemy rozmawiać na tej konferencji w Kielcach, to jest właśnie to, żeby wykorzystać te szanse, bo mamy bardzo dużo atutów. To nakreśliliśmy chociażby w działaniach zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju. I żeby upowszechniać teraz, pokazywać tych liderów. Będziemy pokazywać przykłady liderów, którzy działają już w zrównoważony sposób, są wzorami do naśladowania nie tylko dla polskich ogrodników, ale można by ich wozić po wielkich międzynarodowych konferencjach. Zresztą to robiliśmy również w tym roku. I pokazywać, że można. Ja liczę, że na widowni będą oczywiście liderzy branży, przedstawiciele przede wszystkim działu produkcyjnego, ale wszystkich firm z otoczenia branży, którzy widzą pewne szanse dalszego rozwoju polskiego ogrodnictwa. Nie tylko poprzez system dopłat bezpośrednich, bo ten rok nam udowodnił, że to nie jest podstawowe narzędzie, które rozwija system. To jest narzędzie na podtrzymanie. My chcemy rozwijać branżę ogrodniczą. Mam nadzieję, że pojawią się politycy różnych opcji, że oni będą chcieli wreszcie słuchać to, czego nie słuchali niestety w ostatnich miesiącach. No i jak największa rzesza ogrodników, tych, których ta produkcja interesuje, którzy nadal chcą być w tej branży, chcą rozwijać i w zrównoważony sposób zostawić to kiedyś w dalekiej przyszłości dla swoich następców. Dlaczego warto posłuchać o dobrych praktykach i tych przykładach ogrodników, którzy wiedzą, jak działać w zrównoważonym rozwoju? No bo wszystkich Państwa to może zainspirować. Ja osobiście pracuję z wieloma takimi liderami od wielu lat, którzy, dam przykład mojego kolegi, który mówi, ja cele Zielonego Ładu na 2030 rok, to 5 lat temu w swoim gospodarstwie osiągnąłem. Nie dlatego, że politycy tego chcą, ale dlatego, że mi się to biznesowo opłaca. Takie przykłady Państwu przedstawimy i mam nadzieję, że Państwa zainspirujemy, żeby w tym kierunku iść razem z nami w dobrą, zieloną przyszłość polskiego ogrodnictwa. 17 stycznia. Targi Kielce, konferencja Core Team. Do zobaczenia.